Siema, siema, siema i witam was już z kolejną przygodą w grze Kingdoms of Amalur. I jak mówiłem w poprzednim odcinku, zajmiemy się zwiedzaniem tej oto jaskini, która jest przede mną. Znaczy, to nie jest jaskinia, tylko ruiny w sumie, no ruiny, można to tak powiedzieć. No, jak widać, dodałem sobie fajne intro, wyciąłem ten... trochę z tego filmiku pierwszego, który można obejrzeć w tym pierwszym odcinku. No taki mały fragmencik i po prostu dodałem tam jako pierwsze, jako początek, no. Otwieramy drzwi. Fajnie to wygląda. Kolejne trole, fajnie. Na to czekałem. No, niektórych widzicie, na to nadejdzie. O! A tutaj jest ok. Dobra, jeden padł. Zostało czterech. Ajajaj. Trochę mi to nie wychodzi, nie powiem. Dobra, zostało tylko trzech. Dwa wilki. Ok, teraz tylko dwa wilki. Naładuję na maksa i teraz pum, pum, pum. Pozbieramy jakiegoś lota, jeżeli coś z niego wypadło. Z tego nic nie wypadło, ok, czyli nic nie ma. Tam coś się świeci i to jest roślinka, ok. Skrzynia, skrzynia, skrzynia. Nie ma skrzyni, ale są dwie drogi. A dwie drogi prowadzą do zupełnie czego innego, więc pójdziemy najpierw w tą stronę. I zbierzemy tego kwiata. Znowu rysunki na ścianach. Świecące rysunki. Ło, tu są ile? Trzy trole, a pewnie z 50 wilków. No chyba, że wilków w ogóle nie ma. No może tak za dwie miny. Mam nadzieję, że nie przestanie. Nie, okej. Okay. No dawaj ho, dawaj ho. Dobra, jobra. Ładnie padają. Będą znaczy ładnie padały, no jej. No mogę ich z łuku trochę wziąć. Ach, teraz mnie zabiją. No idź ty stąd, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dobrze. Idziemy do środka, idziemy do środka. Tutaj jestem. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Aj, no dawaj, dawaj. Dobrze. I co, i to tyle? A mina ta w ogóle nie wybuchła. A tu jeszcze jeden był. Gdzie jest tamten? Aha. Okej. Co my tutaj możemy wywalić stąd? Dobra. Możemy na pewno wywalić to o. Nie pamiętam, czy to tak się robiło. Chyba tak. Zostawimy tylko te dobre rzeczy. Te jedne z najlepszych. To na pewno usuniemy.
Nie, mi się tak nie zmniejsza limit. Chwila, chwila, chwila. Co to jest ten Jung? Już tu jest coś, jak to może otworzyć, albo... Bo ja nie mam kompletnego pojęcia. O, porównanie, fajnie, teraz już wiem. Porównania, jak się robi. No dobra, potem się z tym pobawię. Albo chwila, zaraz wracam. Szczerze mówiąc, dużo się nie dowiedziałem, przejrzałem sobie w przerwie menu i jedynie co to wiem, że ten Jung to jest coś, do czego wrzucam rzeczy, które potem mogę zniszczyć. Ale jeszcze nie wiem, jak je zniszczyć, więc na pewno w mieście na pewno można je gdzieś sprzedać, albo tam po prostu zniszczyć. Więc jak dojdziemy do jakiegoś miasta, to tam wtedy się pobawię. Z tym. Aha, no tak. Użyję jednego pniąka, wtedy będę mógł sobie wziąć coś. Przecież użyłem potiona, no. Dobra. Jakaś skrzynia, nic tu nie ma. Tutaj jeszcze coś jest. A nie, dobra, nie. To teraz pójdziemy w ten drugi korytarz. Albo nie, albo tak. Chciałem się wrócić do miasta, ale trochę za daleko. Wow, wow, wow. Dawaj tego grubasa na początek przecież. Dawaj wolfa, dawaj wilka, dobra. Ha. Dobrze, nie żaden item, bo by mi się po prostu nie zmieścił. Jeszcze coś tu jest? Nie, ale tam jest jakiś posąg. Aha, to te zaklęte rzeczy. A mogę spróbować tego po prostu. Bardzo ładnie mi to wyszło. Na to nie mam miejsca, na to też nie mam miejsca. Miałem się serio wyrzucać rzeczy? Powinno się dać jakoś. O, tu mam lepszy. Ten też jest lepszy. Ale ten ma critical hit damage, więc nie. Zostawię go sobie. I tak, o. Ach, kurde no. Źle to zrobiłem. O, nie wiedziałem, że mam nową... A, to. Okej, okay, nie, nieważne. Myślałem, że mam jakąś nową tarczę. No dobra, idziemy dalej. Czyli w tą stronę. Tak, w tą stronę, tak. Nie wiem, że kiedy indziej się wrócę do tej kopalni i wezmę. Czy do tych ruin. I wezmę to, co tam było. Nie, no to jest bez sensu.
To może ja się wrócę do miasta, posprzedaję to co miałem i zacznę znowu nagrywać od tego miejsca. Za chwilę się znowu widzimy. Okej, jestem tam, gdzie się rozstaliśmy i znowu powracam do was. Tym razem tylko z 29 itemami w backpacku, więc nie jest tak źle i przy okazji nabiłem sobie trochę levela, ponieważ w drodze tutaj i w drodze, w której wychodziłem, napotkałem potwory, więc trudno mi było nie nabić trochę levela. Więc ja tam się cieszę. Jak widać, są już nowe potworki, dużo. Dawaj, dawaj, dawaj. A co to w ogóle jest? Jakiś... Koblod. Koblod Road. Ach, nie potrafię tego wymówić, no. Ale dobra, najważniejsze, że je zabiliśmy. I z niego coś wypadło. Jakieś buty, które zapewne nam się przydadzą. I na pewno to się przyda i... No cóż, no weźmy już to. O, level up, fajnie. Weźmy coś, co na pewno nam się przyda, czyli... Co nam się może przydać? No to jest trudne do powiedzenia, ponieważ nie mam zielonego pojęcia. Może tak o zrobię po prostu. Tutaj dodam sobie... Czy nie mogę tak po prostu dodawać sobie? Chyba mogę. Więc jeżeli tutaj dodam na przykład to... Do tego. Nie. Do nowych ataków, które... A nie mogę. Okej, level up muszę w takim razie. No cóż, no to weźmy, na chybił trafił. No dobra, weźmy to może. Albo to. No i teraz możemy to jeszcze dodawać. I tutaj, jeżeli teraz damy, a to będzie po prostu ulepszenie. A tutaj 35 punktów musimy mieć, żeby to aktywować. Tutaj potrzeba nam tylko 20 punktów, czyli potrzeba nam jeszcze 3 levele. Łuku, dość często nawet używam, więc dodam sobie dwa włók i to sobie dodam. I co to jest? To jest... No zresztą zobaczymy zaraz, bo to jest zapewne czar. I tutaj jest coś nowego? Nie. 28 muszę mieć. Okej. I mamy nowe ruchy. Gdzie one są? Gdzie one są? To... Nie, to nie to. To. Okej. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak będzie wyglądało podczas walki. Dobra, idziemy dalej. Biegiem, 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 biegiem. Najwyżej dam tą jaskinię w dwóch częściach. I tam jest ziomek. Oczywiście musi ich być więcej, bo jak to tak pojedynczo mogli występować. Nawet fajnie. I nie zużywa nawet dość dużo many. Czar mi się naprawdę podoba. Co tu jeszcze zostało? Jakiś ziomek został? Nie. Ale on pobiegł sobie tam, więc my przeszukamy po prostu tą jaskinię w poszukiwaniu cennych rzeczy.
Cennych rzeczy tutaj nie ma, więc po prostu wejdziemy do tego dziwnego teleportu drzwi. Idziemy dalej. Co jest tutaj? Wielka dziura, a my tam byliśmy na dole, myślę. Niedługo piąty level, no niedługo, że tam 6 pasków. Ach, cicho. Jakby mi się chciało ciebie słuchać znowu. Jeszcze ich więcej, okej. Wow, oni rzucają bombami. Trochę się skapnąłem. Jestem za szybki dla was. Nieważne. Ach, to ten rzuca bombami. Ach, Kryste. No, dawaj, dawaj, dawaj. I co to tyle? Zjechali mi w sumie jednego pociąga i połowę życia. A, nie to użyłem. Nie chcę mi się tego brać. Strata miejsca. Jeszcze tam jeden został. Tutaj. A tego mam, ale wezmę. Za bodajże 150 można go sprzedać. A tak myślę sobie, że kasa się tutaj przydaje. Bo jak byłem tam sobie w sklepie, to widziałem dość fajne rzeczy, z których na pewno kiedyś skorzystam. O właśnie, przecież ja mam ten. Idziemy użyć supermocy. Rozwalę wszystkich. No nie, no bez jaj. Dobra, przynajmniej dwa trolle będą. Pewnie ktoś tam jeszcze został, bo już nie chciałem atakować, żeby nie stracić tego. A tak zyskaliśmy trochę więcej ekspa. Ja myślałem, że to są moi. Dlatego ich tutaj nie atakowałem, w sumie nie widziałem. Lepsze dagery pewnie. I tutaj jeszcze z niego coś wypadło. O, nowe buty. Zobaczymy, co to jest. Tam z niego coś wypadło? Tak. No i to też się przyda. Inventory arm... Nie, weapon najpierw, okej. Okay. Dupa nie lepsze, wcale nie są lepsze. A to? A to sword. Chyba. Wow, jaki wielki. Co tu jeszcze mamy?
W sumie to nic nowego. I armor. A z armora mieliśmy to nowe. Wcale nie jest za dobre. I cóż to takiego jest? Buty, do których można coś dodać. Dodać można... Co tu można do nich dodać? Jakieś... To zupełnie coś z tymi kartami jest. A nie, trzeba mieć wszystkie rzeczy. Wszystkie rzeczy z tego seta, żeby dostać te bonusy, które są tutaj w środku. Okej, okay. A to? O, to sobie będę używał. I to mamy nowe, a to nie jest dobre. Okej. Okay. Biegniemy dalej. Czy teraz będzie trzeba z nim gadać, czy jak? Nie, okej. Okay. Szkoda nam niewiele zostało, tak myślę przynajmniej. Nie jestem pewien, ale zaraz zobaczymy. O, film. Myślałem, że mi z tym już nie pomoże całym ziomkiem. O kurde, zepsuły mi się dagery. A dobrze, mam te drugie, o. Zawsze to coś. R. O kurde, no. Użyj potionka! Nie mam potionów. O, ja nie mogę, no. O, to był boss. Dawaj! Tak, 100%. Następny level. Nie. Nowy łuk, no nie będę tego brał. O, i tak wziąłem. Nie, to po prostu nacisnąłem. A to wcale dobre nie było. Nowy łuk. Aha, nie, dobrze, dobrze. Już się wystraszyłem, że nie ten łuk sprzedałem. Fajnie. Takie dziwne pytanie, czy on próbował nas zabić? No, inaczej by nas chyba nie atakował, prawda? Dobra, no to idźmy tam. Ale ja nie mam potionów. Więc... A, ja mam jeszcze te drugie... Oto coś... Aha, to jest, że... Ten. Ej, tak to użyję. A to jest, że lepiej mi się regeneruje mana i życie. A może i nie. A głupi ja jestem, nie wiem po co to użyłem. Dobra, jeszcze na dodatek dwóch użyłem. Trzej, bo jeszcze na manę. Ach. Poskaczemy, potrulamy i na środek sobie pójdziemy. No, jednak to nie tutaj mieliśmy iść. I tam jest kwiatek, którego nie wezmę, bo mi się nie chce. A tu są drzwi, w których jest skrzynka. Pobawimy się. O kurde. A, udało się. Ale nagrody. Czy mam jakiś lepszy łuk albo coś? A tu jakieś kwiatki.
Chyba, że używa się tego do przeklinania do zaklinania przedmiotów. Chyba tak to się nazywa. I tutaj coś jeszcze jest. A za tym jest skrzynka. Ok. I potion na manę. Liczymy właśnie na potionek na manę. I tak udało się go zdobyć. Cieszę się po prostu niewiarygodnie. Idziemy. Spróbuj tego. Tu nie są te z tymi, z trucizną. Czyli w sumie nie są takie dobre. Muszę... Nie wiem, czy da się naprawiać, czy one się po prostu psują i już się nie pojawiają. Chyba tak jest. I tego się właśnie obawiam. I następne drzwi. Matko, ile drzwi. Aha, to już koniec chyba. Aha. Mieliśmy tutaj dojść. Przynajmniej tak mówił. No coś tak właśnie myślałem, że tak będzie. Atak, 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 atak. Ach, tak mało zabrakło do następnego levela. Dosłownie jeden potwór, no. Muszę szybko jakiegoś zabić. Gdzie tak biegnie, ziom? Czekaj na mnie. Po to, że mnie tutaj prowadziłeś, żebym ja szedł pierwszy, prawda? O, następne wrota. No nie wiem, czy tutaj zakończysz odcinek, czy... Chyba tak. I tutaj znowu zapiszę sobie. I w tym momencie znowu skończę odcinek i następny zacznę też w tym momencie. Nie wiem ile ten odcinek mi zajął minut, ale to raczej nieważne. I po prostu tutaj zakończę i mówię wam na razie, basta.